Jemy pierwszy posiłek na Suwalszczyźnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To proszę Państwa, karpacze. Już przekroję, no, to? No przekrój, przekrój. O, z mięskiem. O, z okrasą. Z okrasą. Także znajdujemy się w Białymstoku. W jednym z naszym pierwszym miejscu w ogóle, stąd zaczynamy wycieczkę. Dzisiaj jedziemy do Narwińskiego Parku Narodowego. Narwiańskiego. Narwiańskiego. I potem śpimy. Śpimy w sumie w Kurowie, także mamy jakieś 30 parę kilometrów do przejechania dzisiaj. Jest godzina 3, także mamy jeszcze czas. A tymczasem ja się jednak tym zajmę, bo aż mi ślinka cieknie. Ciao. Wypatrywać łosi. Natomiast łoś jaki jest, każdy widzi. Białystok. Jesteśmy w tym miejscu. Pańki. I tutaj jest ten fragment, o którym mówiłam w relacji na żywo, że przez Narew takie różne promy będziemy przejeżdżać przez to, przez te kładki. I śpimy gdzie? I śpimy w Kurowie, który jest siedzibą Narwiańskiego Parku Narodowego. Tutaj jest w zabytkowym dworze właśnie siedziba parku. Mhm. I pojedziemy teraz tutaj do Śliwna. I ze Śliwna do Waniewa dostaniemy się kładkami. A tu są te kładki, przepraszam, bo ja tutaj pokazałam, a te kładki są tutaj tu. Są. No jasne. I potem pojedziemy sobie tutaj dróżką do Kurowa i tutaj mamy pole namiotowe. Aha. Natomiast jutro pojedziemy sobie z Kurowa do Tykocina. Wcześniej jeszcze zobaczymy, tutaj jest wieś Bociania, 7. Europejska wieś Bociania. Zobaczymy bocianki. Do Tykocina i potem już idziemy trochę kawałeczek na zachód i na północ już wzdłuż Biebrzy, czyli Biebrzańskiego Parku Narodowego. A to są te kładki właśnie. O. Tutaj jest pokazane. Ojej, ja się boję. No, to będzie przygoda. To trzeba ciągnąć tam też. No to nie pójdzie samo. Łap za łańcuch. Tu na dole. No.
Wczoraj żeśmy przyjechali do Narwińskiego Parku Narodowego z Białegostoku, 30 parę kilometrów, przez te kładki, które żeście widzieli. No, a też taka ciekawostka tutaj z tą Narwią, w ogóle z tym parkiem, że sama Narwia, tutaj te meandry, gdzie jest ten park, ma 45 kilometrów długości. I takie w ogóle są obnogi przeróżne, że płynąc kajakiem można się zgubić w labiryntach i można pewnie kółeczka zataczać. Nie wiem jak to jest, trzeba się kajakarzy spytać, którzy tu też z nami nocowali. No, natomiast co dzisiaj, gdzie jedziemy, to... Dzisiaj jedziemy przez kolejny park narodowy. Drugi park po Narwiańskim na naszej trasie, Biebrzański Park Narodowy. Zobaczymy zamek w Tykocinie, gdzie stacjonowało wielu naszych polskich królów. Pojedziemy do wsi Bocianiej. To jest ta europejska wieś Bociania, która znajduje się obok Tykocina. Ja nie wiem, czy jak to Bociano oglądać. Wieś z Bocianą? No, ale dobra. Cię będziemy potem. Dobra. No i potem pojedziemy carską drogą przez Biebrzański Park Narodowy do miejscowości Goniąc. Tak, więc no, dzisiaj czeka nas około 70 km i usłyszymy się ponownie pewnie na kempingu w Goniądzu albo jeszcze z trasy. Mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć. Łosie! Tak. I już nie będziemy jedynymi łosiami na tej wycieczce. No, dobra. Także taki jest plan. Także trzymajcie się, a jeszcze wam pokażę okoliszcze. Narodowego. Tu wam chcę pokazać ciekawostkę po nim rowerze. Jaką mam nóżkę ciekawą. Muszę tu coś z tym zrobić. Teraz jeszcze na drewienku dałam. Ale no, ta nóżka jest po prostu zajechana. To znaczy, no, nie jest przeznaczona na taki ciężar. Ale się dzielnie trzyma. Mamy przejechane 32 km. No i będziemy śmigać dalej. Jedziemy przez Biebrzański Park Narodowy carską drogą, przez którą bardzo często przechodzą łosie, bobry. Także z prawej strony mamy
podmokły teren, z lewej strony podmokły. Jedyny minus tej drogi jest to, że to jest normalna droga, po której przemieszczają się auta. I niestety, tak jak widać, jest duży ruch dosyć. No i to jest ten minus taki. Natalia, jak się jedzie po piasku? Powiedz mi. Zajebiście. Nie, ona żartuje. Jest po prostu mordęga z takimi sakwami. No. Zwróci uwagę. No to dobrze, jak zajebiście, to spróbuj. Wsiądź na rower i spróbuj przejechać te 10 metrów przynajmniej. Wstydzę się. Dajesz, dajesz. Pokaż. Nikifora Biebrzańskiego. Tak? Macie Biebrzańskiego Nikifora? O, to jest Nikifor Biebrzański. Dionizy Pulta również we własnej osobie. W tej samej osobie, co inny. Ale jaja. No, no. My też w Beskidzie Niskim, w Skrynicy przecież, słynne tak. Łemko. Mhm. Tak, tak. To, tamty no. Nikifor. Ale podobnie. Podobnie. Podobny styl mają, tak? Tak, tylko że ten większy robi. Aha. Większej ramy doprawia. Tak. Nikifor nie wpadł na ten pomysł. Ramy. On był prosty, no, prosty. Nie robił ram, tylko ale piękne obraz. Ramy są, no. No właśnie, ramy są świetne. No. Chyba, że dopełniają obraz. No jasno, to płat. Myślę, że dobry pomysł. A Nikifor nie wpadł na ten pomysł. Nie a wpadł. Przez czterech patyków dodatkowo. Tak niedużo, nie? Trzeba. Tak niedużo trzeba. Inną cenę by uzyskał od razu, bo obraz w ramie lepiej kosztuje. Tak. A te Matki Boskie, jakie piękne. Ależ to jest mistrzostwo Dionizego Purty. One są genialne. One są naprawdę genialne. Ta mimika twarzy. Mm-hmm. One ze sobą właśnie dumają wspólnie. Ja je specjalnie tak ustawiłem. Ale to jest arcydzieło sztuki ludowej. O, tutaj piękny święty Franciszek. Aha. No i krowa czerwona. To rzeźbiarz Krzysiek Grodzicki spod Siedlec aż, spod Bukowa. Do Pania Ryb tutaj wiersza. Obrazy też tutaj są takie. Mhm. Piotra Orzechowskiego. No i
tkaniny dwuosnowowe. Wow. 300 jest tych tkanin, bo jeszcze mam w Muzeum Trzciannym, tam taka nowocześnie urządzone. To jest 893 rok, bardzo stara tkanina. Z datą. To jest... O. 1893. To jest bardzo stare i to jest no, taka już unikalna. No i bomba gazowa 915. No to jest atak na twierdzę Osowiec. W 915 roku, 6 sierpnia, Niemcy zaatakowali twierdzę Osowiec. No i takim bohaterem twierdzy Osowiec był Strzemiński. Dojeżdżamy do Goniądzu, nasze drugie miejsce noclegowe. To jest taka większa miejscowość, myślę, że sklepy, no nie myślę, tylko wiem, że sklepy są, jakaś restauracja, czyli może się uda coś dobrego zjeść. No. Czekamy jeszcze na Natalię, o, już jedzie. Green Velo cały czas. Idziemy do Goniądza. I czarna struga.